Dobra, wymyślmy sobie coś bardzo ciekawego, żeby było bardzo fajnym dodatkiem do gry, tak, żeby było bardzo fajnym dodatkiem. A może zróbmy rankingówki? Dobry pomysł to jest, nawet bardzo dobry pomysł. Naciągniemy graczy na rankingówki, nie dodając wcale trybu, tylko dodając je do randomów. No tak, zróbmy tak. Dodajmy do randomów, zamiast zrobić jakiś tryb, to dodajmy sobie do randomów. Będzie dużo graczy grało tam tymi czołgami. Tak, zróbmy to, Sasza. Tak, zróbmy to, Sasza. A co? Naprawdę, to jest bardzo opłacalny pomysł. Tak, bardzo opłacalny pomysł to jest. Tak, naprawdę bardzo opłacalny pomysł. Jeszcze dodawajmy więcej premek. Tak, jeszcze więcej premek dodawajmy 8 tieru i na zimną wojnę, tak, jeszcze na zimną wojnę, najlepiej bardzo OP. I po wstępie witam Was bardzo serdecznie w takim filmie, gdzie sobie porozmawiamy na temat bitew rankingowych, tak, bitew rankingowych, bo jak wiecie, albo tam wiadomo, Wargaming zrobił takie coś, że dodał po prostu rankedy, tam wybrał czołgi, którymi tam może tam grać te rankedy, to tam czołgami można grać tam amerykańskimi i radzieckimi, a wymyślili sobie to tak, że nie będzie 7 na 7, tylko że 15 na 15, czyli oni tam dodali to do randomka bitwy rankingowe, nie dodając tam tego trybu bitew rankingowych, tylko dodali to do, po prostu dodali to do bitew. Po prostu do randomków to dodali, tak, do randomków, i naprawdę jak pierwszy raz ja to usłyszałem, że oni do randomków dodali rankingówki, to mi się tak chciało z tego śmiać i tak chciałem bić brawa Wargamingowi, po prostu brawo WG, kurna, zrobiliście największe gówno w tej grze, dodaliście do randomków bitwy rankingowe zamiast zrobić oddzielny tryb. To brawo Wargaming, zrobiliście sobie w bitwach randomowych, zrobiliście sobie rankingówki, naprawdę mi tak się chce z tego powodu śmiać, to co Wargaming odwaliło, kurde, z tymi bitwami rankingowymi, bo oni zamiast dodać to jako tryb, jako tam co było tam 7 na 7, bo chociaż tam była fajna punktacja i ten, to nie, dodajmy sobie to na drugą wojnę, tak, dodajmy sobie to na drugą wojnę, znaczy na bitwy dla wielu graczy, na randomki dodajmy sobie, nie dodajmy tego trybu do jako tryb, tylko dajmy sobie to do randomków i czołgi wybrane, ale to jest po prostu bez sensu, bo ja na przykład bym chciał sobie zagrać niemieckim pojazdem te rankedy, no nie mogę, do kurna, to jest dla mnie trochę głupi pomysł Wargamingu, że oni to zrobili, ale WG, oni się tam wszyscy znają na tej grze. Ja się nie będę wypowiadał, bo jeszcze ktoś powie, że no tam się najlepiej wszyscy znają. Ja się w to nie wtrącam. WG się najlepiej zna na tej grze. To ona naprawdę, to jest taki dramat, co oni zrobili z tymi bitwami rankingowymi. Jeżeli się ze mną zgadacie, to możecie napisać swoje zdanie na temat tego. Bo dla mnie to jest jakieś po prostu paranoja, że oni nie dodali tego jako trybu, tylko że zróbmy sobie to w bitwach na randomkach i po prostu wybierzmy sobie tam czołgi amerykańskie i radzieckie. To jest dla mnie taki po prostu bezsens, że oni to zrobili, że dodali to na randomki. Może to jest, że ono się nie zgodzić, ale to jest tylko moje zdanie, ale to jest po prostu bezsensowne, że oni dodają bitwy rankingowe do bitew na bitew po prostu standardowych. Dla mnie to jest po prostu bez sensu. No rankingówki rankingówkami są fajne, ale żeby je dodać do trybu tam drugiej wojny i jeszcze dodać to do bitew tych dla trybu dla wielu graczy i do zwykłego randomka to wkleić 15 na 15, no to jest po prostu kompletny szczyt głupoty, naprawdę kompletny szczyt
głupoty wargamingu, te głupoty wargamingu, co oni robią. Oni tylko tam się tam interesują tworzeniem premek, oczywiście tworzeniem premek, tworzeniem czołgów premium, jak mówiłem, czołgów premium, premek, a mapy, no, znaczy przywracają, ale oni tylko czołgami premium się interesują i tym, to naprawdę dla mnie to jest wielki kabaret z tymi bitwami rankingowymi, naprawdę to jest wielki kabaret z tymi bitwami rankingowymi, bo zamiast to zrobić w trybie, jak mówiłem, to oni to robią na odwal, tak robią sobie to na odwal. I ja po prostu nie mam, szkoda słów na Wargaming, bo oni takie coś odpieprzyli, zamiast zrobić jak tam, jak zasrany tryb bitew rankingowych, to nie, oni dodali to do po prostu do randomków i to jest moja po prostu szczera opinia, tylko moja opinia, jeżeli ktoś ma swoje tam zdanie na temat tego, to okej, okay, ale to jest bez sensu, że Wargaming to robi. Ja się tam będę z wami żegnał, możecie napisać, co o tym sądzicie, co o tych nowszych rankingówkach. Ja się z wami będę żegnał, tak z wami się będę żegnał w duszy.